Cześć, tu ja, Wojtek Pietraszek. Znowu ćwiczenia, tylko nie mówcie, że nudne. Na faluchy i na basiczku. Teraz zabieramy się za palce. Z tych naszych trzech palców, którymi gramy, zabieramy się za palec drugi i trzeci. O, czyli można powiedzieć palec fuck you i palec drugi fuck you. Czyli można powiedzieć środkowy i serdeczny. Zasada jest taka jak w tych ćwiczeniach wcześniejszych, jednak jeśli ktoś ich nie widział, to wyjaśniam. Skupiamy się dokładnie na tych dwóch palcach, na mechanice tych palców w uderzaniu. Struny puste, nie angażujemy tej ręki umysłowo, izolujemy właśnie tylko to ćwiczenie, tylko te palce, tylko się na tym skupiamy. Pierwsza wersja byłaby taka, że gramy najpierw palcem środkowym, później serdecznym, czyli można powiedzieć 2-3. No prawda, 1, 2, 3, czyli drugim, trzecim, drugim, trzecim. 2, 3. Dobra, to jest dosyć proste. To byłaby pierwsza wersja. Druga wersja to jest taka, że gramy 3, 2. Tutaj może być takie troszeczkę niekomfortowe uczucie, te palce tak trochę sztywnieją. Wiem, że to może być dla Was trochę dziwne, jednak chodzi o to, żeby po prostu przyzwyczaić się do tego sztywnięcia, do tego ruchu, do tego, że musimy tutaj tak jakoś może być nieprzyjemnie nam to uderzać, ale no musimy się przyzwyczaić, skoro chcemy grać na basie, zapierdzielać tak jak różne tam szatany, które grają. Mówię szatany w sensie, że tak zapierdzielamy. I tak dalej. Ilość uderzeń, tak jak mówiłem też wcześniej, najlepiej sobie zrobić tak, że na każdej strunie mamy po 8 dźwięków. Oczywiście to nie musicie się tego trzymać, to jest jednak wyjściowa wersja, że po prostu gramy 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tak jak też mówiłem, najlepiej sobie liczyć do 4. Raz, dwa, trzy, cztery, 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 raz, dwa, trzy, cztery. O, prosta sprawa. Oczywiście wielokrotność tego można zwiększyć, można też zmodyfikować, można po dwa uderzenia. Cholera. O, dosyć to jest oczywiście zrozumiałe. Co do tempa, to będzie osobna jeszcze lekcja, ale na razie tylko jest sposób zagrania i najlepiej sobie to ćwiczcie właśnie na pustych strunach. No i w sumie co? No w sumie do dzieła wypadałoby coś tam zadziałać, nie? Pamiętajcie o tym, że ćwiczenia te nie mają na celu brzmieć genialnie, tylko mają na celu wyćwiczyć nam genialnie palce. Brzmienie genialne będą później, jak już palce będą genialnie zapierdzielały, że tak można powiedzieć, prawda? O tym pamiętajcie, bo wiem, że dużo początkujących bardzo się zniechęca grając te pierwsze ćwiczenia, no bo mówią, ojeju, to jest takie nudne, ja chcę już tutaj grać jakieś, nie wiadomo, Master of Puppets, a tu muszę sobie ćwiczyć. Żeby zagrać Master of Puppets, trzeba naprawdę nauczyć się zmieniać palce, nauczyć się grania szybkiego, bo tam jest szybki, na przykład szybki utwór. Więc no, do dzieła, ćwiczcie i pamiętajcie, troszeczkę poćwiczyć, jakieś 15 minut takie rzeczy, 15-20, resztę to już grać jakieś covery.